Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w cyklu wystawy Kazimierz ich inspirował. Dzisiaj będziemy rozmawiali o osobie, o człowieku orkiestrze, o panu Leszku Furtasie, a moim gościem jest pani Magdalena Świątek, córka pana Leszka. Witam serdecznie. Dziękuję. Pani Magdo, zacznijmy od tego, pan Leszek był człowiekiem wielu pasji. Z zawodu był geodetą, malował, działał społecznie, był również radnym Rady Miasta w Kazimierzu Dolnym, ale był także i chyba przede wszystkim mężem i tatą. Jak to wszystko godził w swoim codziennym życiu? Jeśli chodzi o bycie mężem, to należałoby zapytać mojej mamy na pewno. Natomiast jeśli chodzi o to, jakim był tatą. Tatą był bardzo ciepłym, na pewno z dzieciństwa takiego go pamiętam. Zawsze uśmiechnięty, zawsze w domu dla mnie, ciepły, dobry. No w domu bywał rzadko, tak mogę powiedzieć, bo od rana pracował w geodezji w Puławach. Wracał, był szybki obiad, później jechał jeszcze w teren i pracował też w terenie już prywatnie, miał działalność swoją prywatnie jako geodeta. No a wolne chwile to było malowanie, to były sztalugi, to były farby porozkładane wszędzie w kuchni, na co nie do końca, niezbyt wielkiemu zadowoleniu mojej mamy, że to wszystko było porozstawiane i ona sama często była gdzieś wybrudzona tymi farbami. Czy godził? Starał się godzić. Natomiast faktycznie sprawy miasta, sprawy kościoła, Kazimierza pochłaniały go bardzo, więc myślę, że no, w domu no, tak mogłoby być go troszkę więcej. Ale też często ze mną wyjeżdżał. Dużo podróżowaliśmy. Tata zaszczepił we mnie takie zainteresowanie światem i podróżami, tego, że nie boję się nigdzie pojechać. Co dalej kontynuujemy i naszego małego syna z mężem zabieramy. No nie boimy się go zabrać nigdzie. Ostatnio byliśmy w Japonii. Też nie na zorganizowanym wyjeździe, tylko tak samodzielnie pojechaliśmy. Więc to myślę, że dzięki tacie też się we mnie pojawiła taka ciekawość świata. Był radnym miejskim kilku kadencji, tak. Rady w naszym miasteczku. Widać było to, że był zaangażowany w to, co się dzieje w Kazimierzu i chciał robić dużo dla naszego miasta. Tak, był bardzo mocno zaangażowany, wręcz myślę, że już pod koniec nawet troszkę dochodziło między nami do sporów. Że uważam, że powinien bardziej zająć się swoim zdrowiem, a nie już sprawami społecznymi, bo dużo nerwów go też to kosztowało, co się w miasteczku działo. Ja w tym czasie studiowałam, więc tutaj już rzadko bywałam, ale jak wracałam, no to widziałam, że dużo, dużo nerwów go tutaj, różne spory kosztowało, tak? Wspomniała pani o relacjach z tatą, ale ja chciałbym jeszcze tak pogłębić ten temat. Czy według pani wystarczająco dużo czasu poświęcał pani, czyli swojej córce? Czy wystarczająco dużo? Tak, myślę, że na tym etapie, kiedy byłam dziewczynką i młodą dziewczyną później, to na tym etapie tak, wystarczająco dużo czasu poświęcał mi. Zawsze służył radą, zawsze potrafił mi we wszystkim pomóc. Później, kiedy zaczął się ten okres już dojrzewania, no to bardziej się spieraliśmy w niektórych kwestiach. Ale na wcześniejszym etapie zawsze potrafił mi znaleźć dla mnie czas, żeby pomóc, nie wiem, przy matematyce, przy chemii. Tata miał taki umysł dość ścisły. Zresztą mi się wydawało, że on umie wszystko. I to też jest taki element we mnie, by się pojawił później, że potrafię robić bardzo dużo rzeczy. Tak? Nie ma tak, że powiem, nie umiem. Tak? I tata też. Nie przypominam sobie, żeby on mi powiedział, słuchaj, czegoś nie umiem, czegoś ci nie wytłumaczę, czegoś nie zrobię. Nie, tata potrafił wszystko. Czyli zawsze był pomocny. Tak,
Tak. Proszę powiedzieć, co sprawiło i czy tata pani o tym mówił, co sprawiło, że w pewnym momencie stanął z pędzlem przed sztalugą? Co go do tego skłoniło? Tata zaczął malować, z tego co pamiętam, dość późno. To najlepiej babcia by pamiętała, ale wiem, że on zaczął tak więcej malować w wojsku. O, proszę. Tak. Przy czym był sanitariuszem w wojsku. Tak, pełnił rolę sanitariusza w wojsku i zaczął malować dla swoich, dla dzieci swojego brata. Zaczął malować rysuneczki różne takie disneyowskie. Kiedyś nie było tylu książek, które mamy teraz, tak, dla dzieci. Więc on rysował takie bajkowe postacie i im wysyłał z tego wojska. I od tego się zaczęło. I później tak powoli, no ja już jak się urodziłam, to już tata malował, tak, no już ten jego kreska już była mocno zaawansowana. Czy wspominał, wiemy, że kiedyś była taka tradycja w wojsku, że były, że do rezerwy żołnierze odchodzili z chustami. Czy słyszała pani, że tata był wykorzystywany do tego, żeby malować te chusty? Nie. 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 Okay. Znamy twórczość pana Leszka, ale ja chciałem się zapytać, jak pani tak bardzo subiektywnie odbiera malarstwo taty? To było zawsze pełne kolorów malarstwo. Bardzo długo malował właśnie taki ciepły Kazimierz, pełny barw. Później, kiedy już troszkę mniej widział, te kolory się zaczęły zmieniać i to widać w jego twórczości mocno, że pod koniec miał problemy z wzrokiem. Troszkę się denerwował z tego powodu, pytał się, jak to wygląda, czy mi się podobają te obrazy, bo faktycznie te kolory zaczęły się zmieniać. Natomiast wcześniej dla mnie były przepiękne. Dla mnie zawsze Kazimierz był kolorowy i ja wolę tą wersję kolorową, nie szarą, tylko taką bajkową. I to starał się tata w domu gdzieś mi tworzyć taki bajkowy świat. A również malował dla pani? Dla mnie malował drzewa. O, proszę. Tak. Ja zawsze bardzo kochałam drzewa i tak mamy w domu kilka obrazów drzew, które malował. I które były dedykowane córce. Namalował też kiedyś mój portret, ale portrecistą tata za dobrym nie był, więc dobrze, milczmy, wisi w domu. Jest, bo jest. Głównym motywem prac pani taty był oczywiście Kazimierz, tak. Ale czy znajdował też... Wspomniała pani o różnych wyjazdach. Czy znajdował też czas, żeby w czasie tych wyjazdów bądź zabierać ze sobą sztalugi, bądź robić fotografie i później przenosić to na płótno? Tak. Jak również malował, jak wyjeżdżaliśmy. Bardzo to lubił. Ale też robił dużo zdjęć. Aparat też w naszym domu był czymś takim normalnym, że jest i tata robił bardzo dużo zdjęć, z których później, jak miał czas, to siedział i malował. Ale starał się, tak, na wyjazdach również. Nawet jak byłam bardzo malutką dziewczynką, pamiętam, w Bułgarii też dużo malował. Nawet sprzedawał na miejscu. O, proszę. Tak. Więc takie... No właśnie, zatrzymajmy się na chwilę przy tym słowie sprzedawał, ponieważ ja oczywiście doskonale pamiętam pana Leszka, sprzedawał również obrazy na rynku. Tak. I pamięta pani ten czas, kiedy tata wystawiał? Pamiętam, bo również z nimi siedziałam, towarzyszyłam na rynku. Przez to też wielu artystów pamiętam jeszcze, którzy też wystawiali, niektórych nieżyjących jego znajomych. Długi czas. Ja pamiętam, jak jeszcze pod Marsem siedział, tutaj w tych podsieniach po lewej stronie, tak? Był czas pod Szarpem, że też tata wystawiał. Ale tak, pamiętam bardzo dobrze te czasy. Kiedyś w Kazimierzu było 3-4 galerie, a reszta malarzy, którzy chcieli sprzedawać swoje prace, pokazać swoje prace, to tym miejscem był właśnie rynek. Różne miejsca rynku. Tak, i to było wspaniałe. Wydaje mi się, że Kazimierz jest takim miejscem, które powinien być otwarte na tych artystów, też młodych artystów, żeby pokazywali ten Kazimierz w inny sposób, bardziej niż jakiekolwiek stragany inne, które się pojawiają.
Tutaj mamy naprawdę takie samo zdanie. Kazimierz bardzo dużo stracił poprzez tą komercję, która zawitała do naszego miasteczka, ale z drugiej strony no, nie mamy na to zbyt dużego wpływu. Cieszy to, że są jeszcze malarze, którzy sprzedają obrazy na rynku. Cieszy to, że mamy bardzo dużo galerii, bo po to również turyści przyjeżdżają do Kazimierza, żeby odwiedzać te galerie. I właśnie, czy może na końcu powinienem zadać to pytanie, ale zadam teraz, czy możemy się spodziewać, że kiedyś pokusicie się Państwo, ja mówię o Pani, o mamie, babci, żeby otworzyć galerię prac i czy tyle prac w ogóle zostało u Pana Leszka? Bo... Prac jest bardzo dużo. Prac jest bardzo dużo. Czy otworzymy galerię? Nie, na pewno będzie wystawa poświęcona tacie. I mieliśmy też propozycję z Domu Kultury, organizacji takiej wystawy chyba z 2 lata temu. Natomiast ja jestem perfekcjonistką i chciałabym, żeby to wszystko było zorganizowane na moich zasadach i bardzo, bardzo przemyślane i tak zorganizowane na spokojnie, bo pracę trzeba przygotować, odświeżyć. Jest dużo prac, które są nieoprawione, które również wymagają ode mnie pracy, żeby je przygotować. No, w czerwcu będzie już 8 lat, więc myślę, że jak tata nie żyje, więc jeszcze z 2 lata będzie 10, może faktycznie się pokuszę na to, żeby przygotować taką wystawę. Rocznica śmierci. Mamy dużo materiałów, dużo filmów, na których jest tata, więc bardziej bym chciała, żeby nawet to było tak troszkę audiowizualnie też przygotowane, żebyśmy mogli faktycznie go dotknąć. Bo dla mnie w każdym kawałku Kazimierza jest gdzieś tata. No właśnie, przed naszym spotkaniem w kuluarach rozmawialiśmy o tym, że tata jest cały czas żywy w pani myślach i mimo, że minęło już 8 lat, to często pani wraca pamięcią do taty? Czy często wracam z pamięcią? Dla mnie on jest po prostu w innej rzeczywistości, w której też kiedyś się tam spotkamy i staram się z synem rozmawiać o dziadku, on jest mu bliski, nie ma go fizycznie po prostu, natomiast po śmierci zdałam sobie sprawę, że on jest i zawsze będzie, jest we mnie, jest w swoich obrazach, jest w całym Kazimierzu. Pamiętam, że zawsze jak wracałam ze studiów, przyjeżdżałam tu na weekend czy na święta i chodziłam na rynek z walizką, to słyszałam głos taty. Tak, zawsze go słyszałam. Często siedział w Marsie z innymi znajomymi i miał dość donośny głos, więc go było słychać na rynku. Dalej to słyszę. Bywając w kazimierskich kawiarenkach, były oczywiście spotkania z innymi malarzami, rozmawiali zapewne o sztuce, ale nie tylko. No, na pewno. Na pewno. I wiem, że takie spotkania, w których pani tata uczestniczył, właśnie niech to będzie Mars. Mhm. Tam też dużo rozmawiano o sprawach takich bieżących z Kazimierza. Mhm. Na pewno. Dlatego, że informacje od mieszkańców Kazimierza były bardzo istotne dla osoby, która jest w jakiś sposób decydentem, czyli jest w Radzie Miasta. Takie podpowiedzi mógł często wykorzystywać. Oczywiście, że tak. No, najlepiej wejść do ludzi, tak, i porozmawiać i usłyszeć od ludzi, czego oni chcą, czego oczekują, co im się podoba, co im się nie podoba. Tak? Wtedy ma pan inną perspektywę. Jasne. A proszę mi powiedzieć, czy kiedykolwiek namawiał pan Leszek panią, żeby poszła pani tą jego drogą, może ja nie mówię o geodezji, tylko oczywiście o tej drodze artystycznej. Czy były takie sugestie, ewentualnie przyglądał się, czy ma pani talent i coś podpowiadał?
Właśnie dziwne, sugestie były bardziej, żeby iść tą praktyczną stroną, czyli iść w stronę geodezji. I raczej nie był tak, nie był za bardzo zadowolony, że w tą stronę nie poszłam. Czy namawiał do malowania? Nie, bo ja nigdy talentu do malowania nie miałam. Bardziej mam talent rzeźbiarski. Do malowania ku mojemu dużemu niezadowoleniu, ale no niestety nie odziedziczyłam. Dużo zdjęć robiłam. Skończyłam szkołę fotograficzną również, więc tutaj po dziadku, bo dziadek, tata mojego taty był fotografem, tak. I tata też dużo robił zdjęć, więc w tą stronę poszłam, szukałam trochę swojej ścieżki i takiego wyrazu artystycznego fotografii, właśnie ze względu na to, że no nie potrafiłam malować. I to się czuje, tak? Albo się to umie, albo się tego nie umie, więc on mnie nigdy nie namawiał. Również kiedy wybrałam szkołę pod kątem fotografii, też nie był zbytnio szczęśliwy z tego powodu. Dobrze, nie została pani geodetą, geodetką, ale wybrała pani psychologię. I proszę powiedzieć, czy ten wybór został zaakceptowany przez tatę? Tak, myślę, że tak. Wspierał mnie na pewno w tym wyborze. Rok studiowałam fotografię, później już na drugim roku wiedziałam, że to jest za mało, więc podjęłam studia jeszcze psychologiczne. Drugi rok już studiowałam dwa kierunki, no i później już kontynuowałam w psychologii klinicznej stricte. Tak, tutaj był zadowolony. A proszę powiedzieć, jak, oczywiście według pani wiedzy, jak pan Leszek odbierał twórczość innych kazimierskich malarzy? Czy komentował, czy odnosił się do tego, jak malują inni? Ponieważ przecież wiemy doskonale, że w Kazimierzu było ich bardzo, bardzo dużo i nadal jest oczywiście. Myślę, że to był bardzo ciekawy, że chłoną tą twórczość w koło. Natomiast w domu raczej na ten temat się nie rozmawiano, nie dyskutował, nie opowiadał. Był stałym uczestnikiem, bywalcem wszelakich wernisaży i tak jak mówię, chłonął tą sztukę, ale nie rozmawiał na ten temat w domu. A czy miał, na tej wystawie mamy 12 malarzy, których już nie ma, ale reprezentują różne style malarstwa. Proszę powiedzieć, czy pan Leszek miał mistrzów? Czy ja nie mówię o tym, że się na kimś wzorował, ale czy szczególnie mocno przywiązywał uwagę do sugestii innych malarzy i jeżeli to jakich? Nie. A nie. Przynajmniej mi jest nie jest mi wiadomo, żeby nie. Rozumiem. A proszę powiedzieć, pan Leszek był członkiem konfraterni. Tak. Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Czy rozmawiał z panią, co sprawiło, że przystąpił do tego grona? Chodziło o bliższy kontakt z malarzami, którzy funkcjonują w Kazimierzu i są, i Kazimierz ich inspiruje? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że chciał się czuć częścią tego artystycznego świata Kazimierza. Troszkę miał kompleks tego, że nie skończył studiów malarskich, tak? Że nie skończył Akademii Sztuk Pięknych, tylko poszedł w taką bardziej praktyczną stronę. Więc to może powodowało, że czuł się jakoś bardziej przynależny do tego świata artystycznego w Kazimierzu. Ale bez wątpienia samo wykształcenie artystyczne nie jest wyznacznikiem tego, że ktoś jest dobrym albo złym malarzem. Znamy wielu malarzy, którzy nie skończyli szkół artystycznych, a są wspaniałymi artystami, wspaniałymi malarzami. Także to tak bardzo, pani powiedziała, kompleks. Ja troszkę tego, wewnętrzny, myślę, że wewnętrznie, tak? Myślę, że wewnętrznie troszkę taki był.
Ale widzimy, że ta twórczość pana Leszka kwitła i w pewnym momencie, mam nadzieję, że już zapomniał o tym, że nie ma wykształcenia artystycznego, dlatego że nie wszyscy muszą mieć. Ważny jest talent, ważna jest pasja i wydaje mi się, że to też determinuje do tego, żeby stanąć przed sztalugami. Myślę, że miał tak dużo zajęć, że po prostu w pewnym momencie już o tym nie myślał. Naprawdę. To dokładnie. Takim zwyczajem moich spotkań z Państwem tutaj w ramach wystawy Kazimierz ich inspirował jest pytanie z widowni. Mamy dzisiaj widownię, z czego się bardzo cieszę i chciałbym zapytać się, czy macie Państwo jakieś pytanie do Pani Magdaleny odnośnie oczywiście Pana Leszka, taty Pani Magdaleny. Znaczy, ja może pytania nie mam. Ale bardzo się cieszę, że przyszłam na to spotkanie i bardzo dziękuję, bo wiele rzeczy o Leszku, których nie widziałam z życia takiego rodzinnego, prawda, dowiedziałam się od ciebie. No ja Leszka znam od urodzenia, tak, bo jestem z Kazimierza, poza tym Leszek był siostrzeńcem mojego męża, tak mówiąc. Znam całą babcię twoją i tak dalej, tak. No ale takie szczegóły, prawda, które ci powiedziałaś, no, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Tak, proszę bardzo. Ja mam takie jedno pytanie, co prawda pani już odpowiedziała na nie wcześniej, odnośnie taty i jego wzroku. Właśnie jak on sobie dawał z tym radę, bo dla malarza nagle stracić wzrok, to już nie ma nic gorszego. A pamiętam sytuację też, jak mieliśmy wspólną wystawę gdzieś u Romka Gruszeckiego, gdzie przyniósł obraz do połowy zamalowany ranę i żeśmy to skończyli. Ojciec nawet nie, już to musiała być naprawdę bardzo poważna choroba, nie? Tak, tata miał już poważne, to związane było z cukrzycą. Poważne zaniki już miał wzroku, on widział częściowo. Psychicznie bardzo nie radził sobie z tym, bo on zarówno nie mógł malować, nie widział już jak maluje, nie widział kolorów dobrze, nie mógł też realizować się na tym polu jako geodeta i nie mógł sobie z tym poradzić po prostu. Ta niemoc robienia tego, co kocha, była dla niego bardzo trudna. Czyli takie jedno małe pytanie, w zasadzie zapytanie, bo ja pana Leszka też bardzo dobrze kojarzę z tego, że na plecach miał Teodolit, prawda, i tak. Bardzo często, albo kamerę. Na tamte czasy posiadanie kamery, no to było naprawdę coś. Wszystkie imprezy, myślę, że i zapytanie jest moje takie, może dałoby się zrobić jakoś, czy kompilację, czy jakoś to wszystko zgrać, żeby jakiś fajny materiał, bo to jest naprawdę kopalnia, to tam myślę, że historii jest na pewno w tym. I zawsze do pani Tomaskich, gdzie tylko to nawet się mówiło w pewnym okresie, jest telewizja Furtas. Tak, to jest prawda. Faktycznie, już jak byłam małym dzieckiem, najpierw tata latał z taką kamerką, mieliśmy jeszcze na taśmę, tak się wkładało taśmę i później na ścianie można było wyświetlać, to mam takie filmy jeszcze jak byłam malutkim dzieckiem i później faktycznie miał takiego szczeniacza małego, którego tata wszędzie zabierał na przeróżne nasze podróże i również tutaj na wystawę, galerię. Dlatego też powiedziałam, że wystawa, jeśli będzie przygotowana wystawa poświęcona twórczości taty, jego życiu, chciałabym, żeby była bardziej multimedialna właśnie ze względu na te materiały, które posiadam, ale które wymagają pracy. I trzeba przysiąść mi czas na to. Ostatnio miałam dość intensywny okres, bo jednocześnie, kiedy tata zmarł, ja byłam w ciąży. Praktycznie tata się dowiedział, że będzie miał wnuka i 2 tygodnie po tym zmarł. Więc jako młoda mama miałam wystarczająco dużo obowiązków, a nie chciałam organizować tej wystawy tak tylko, żeby zrobić i już. Tak? Więc myślę, że wrócę do tych materiałów, że one gdzieś tam ujrzą jeszcze światło dzienne. Ja rzekłbym, że jest to wręcz obowiązek pani, żeby to nie przepadło, ponieważ tak jak wspomniał pan Jacek, był
na tych taśmach zostało uwiecznionych wiele, wiele wydarzeń kazimierskich z życia artystycznego, ale nie tylko. Ale, tu, ale skupmy się na życiu artystycznym Kazimierza i fajnie by było, jakby właśnie można było powspominać, patrząc na filmy, które zostały nakręcone przez pani tatę, dlatego że to jest, no, ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to spuścizna Kazimierza Dolnego. To powinno zostać zarchiwizowane, to powinno być w tym miasteczku, dlatego że kiedyś, tak jak nasze spotkanie kiedyś może będzie wykorzystane przez innych, żeby powspominać, żeby wspomnieć pana Leszka Furtasa. Tak samo te rzeczy, o których przed chwilą rozmawialiśmy, powinny być pokazane szerokiej publiczności, bo naprawdę warto. Zgadzam się. Na pewno ujrzą światło dzienne. Cieszymy się bardzo. Ja ze swojej strony, jeżeli byłaby potrzebna jakaś pomoc ze strony Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, to ja oczywiście służę swoją pomocą, ale też osobiście służę swoją pomocą, jakby była potrzebna, byłoby potrzebne jakieś wsparcie, ponieważ dobrze, że to jest, tylko musi to być, tak jak pani zresztą powiedziała, w sposób taki przemyślany, pokazany. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja też się wielu rzeczy dowiedziałem o panu Leszku, tak jak pani tutaj wspomniała. I to jest fajne, dlatego że znałem. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale takie spotkanie z kimś bliskim zawsze daje dużo większą wiedzę na temat danej osoby. Że bardzo serdecznie dziękuję. I pozwoli pani, że wręczę, to jest taka limitowana seria plakatu informującego o spotkaniu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. O panu Leszku. Mam nadzieję, że znajdzie gdzieś miejsce w domu. Na pewno. Dlatego, że powspominać warto i dlatego takie spotkania są organizowane. I ja dziękuję ze swojej strony, że ta pamięć o tacie nie mija, bo Kazimierz był jego sercem na pewno. Dziękuję. Piękne podsumowanie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Drodzy Państwo, to jest ostatnie spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia i nowym nadchodzącym rokiem. W imieniu działu Historii i Kultury Regionu chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i takiego świątecznego przeżywania świąt Bożego Narodzenia i oczywiście wszystkiego najlepszego w nowym, nadchodzącym 2024 roku. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.